Państwo, miło mi poinformować Państwa, że załoga Sylwester Płachytka i Maciej Machera oficjalnie debiutuje na trasach rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, a w ubiegłym roku wygrała ściganie w ramach rajdowego Pucharu Polski. Powiedz, Sylwku, duży stres przed tym wielkim debiutem? Nie no, stres zawsze jest, prawda? Jest adrenalina, no ale tak to powinno wyglądać. No jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy dobrze nastawieni, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja chciałabym jeszcze Ciebie zapytać o ten wyjątkowy samochód, bo wiemy, że złożony jest przez braci Dobrowolskich, którzy przez wiele lat ścigali się w barwach firmy Krause. Jak układa się Wam współpraca z legendarnym teamem Dobrowolskich? Nie no, bardzo dobrze, jak widać, a to się nie psuje. Dobrowolski Motorsport jest solidna firma, także nie ma co narzekać, jest dobrze. Dobrowolski to solidna firma, ale bardzo solidna firma. Solidna do kwadratu to firma Krause, która sponsoruje 41. rajd świdnicki Krause. Panie dyrektorze, proszę, aby pozostał Pan jeszcze przez chwilę z nami. Pierwszy dzień rajdu świdnickiego, pierwszy rajd w Mistrzostwach Polski. No i jak się jechało? No, nie ukrywam, że ciężko, bo warunki były naprawdę ciężkie. Na drugim OS-ie pierwszej pętli złapaliśmy kapcie, straciliśmy dużo czasu, około 5 minut. I generalnie ciężko było już to nadrabiać, ale na drugiej pętli generalnie tempo było fajne. Tam chyba nawet wygraliśmy jeden OS tutaj w tej swojej klasie, także jesteśmy zadowoleni. Czekamy na jutrzejszy dzień. A jak w ogóle sytuacja po pierwszym etapie twoja? No jesteśmy z tyłu, bo z tego względu, że złapaliśmy tego kapcia, prawda? I znaczy OS-y na tej drugiej pętli już były fajne tempo, naprawdę. Tam, no muszę jeszcze spojrzeć dokładnie na czasy, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Na te warunki, które były, radziliśmy sobie naprawdę fajnie i też dobrze się układa praca pomiędzy mną i Maćkiem, bo to jest mój nowy pilot na nowy sezon. Też debiutuję w RSMP, także też chcę do tego podejść tak w miarę na początku, na luzie, żeby też od razu nie za szybko, prawda? Mm-hmm.
jesteśmy przed metą 41 rajdu świdnickiego. No i może podsumuj drugi dzień. Jak się jechało? No jechało się dobrze. Oczywiście nie było się bez przygód. Na pierwszym Rościszowie wpadliśmy na spadaniu, tam na kostce nie dochamowałem się i wpadliśmy do zaspy tak naprawdę i tam straciliśmy około 30 sekund. Później jechało się dobrze. Trzymaliśmy tempo, szczególnie na tej drugiej pętli. Zmieniliśmy zawieszenie na długą pętlę i to też na pewno było efektem tych lepszych czasów. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, praca z Maćkiem się dobrze układa. Najważniejsze, że jesteśmy na mecie, bo rajd był bardzo ciężki, dużo było takich zdradliwych miejsc, gdzie można było wypaść z drogi, prawda? Także poza tą jedną przygodą to i poza kapciem wczoraj tak naprawdę to jesteśmy szczęśliwi. A powiedz mi, jak oceniasz różnicę poziomów, ponieważ jesteś zwycięzcą rajdowego Pucharu Polski 2012 i teraz się przeniosłeś do RSMP i jak oceniasz różnicę w klasie? Wiesz co, no na pewno Marcin Szefler też przeszedł, Sławek Ogryzek i Tomek Kasperczyk. No, Marcin Szefler jedzie naprawdę bardzo szybko, to jest szybki kierowca. No, uważam, że naprawdę nieźle nam szło, bo czasy były porównywalne do chłopaków tutaj z Fiest. Nawet nie udało nam się wygrać 3 odcinki, nawet w tej ośce z Fiestami. Także uważam, że jest fajnie. No, musimy trenować jak najwięcej i to na pewno przyniesie efekty. Mhm. Będą to puchary za drugie miejsce w klasie szóstej. Sylwester Płachytka i Maciej Machela debiutują w tym sezonie w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. To wspaniały debiut po wygranym sezonie w rajdowym Pucharze Polski. Puchary załodze wręcza Bogusław Piątek, dyrektor sportowy 41 rajdu świdnickiego Krause i zarazem prezes Automobil Klubu Ziemi Kłodzkiej. Sylwek, myślę, że szczęśliwy jesteś z powodu wyniku. Debiut trudny, ciężkie warunki i puchary dowiezione będą do Kłodzka. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Świetne doświadczenie, nie było łatwo. Najważniejsze, jesteśmy na mecie. Praca z Maćkiem się dobrze układa. Mam nadzieję, że będzie tak w dalszej części sezonu. Czyli pełen cykl startów w niezmiennych barwach. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Duże brawa. Sylwek Płachytka i Maciej Machela. Przed nami kolejna załoga to numer 43, proszę Państwa, Andrzej Saracen i Jarosław Kokut. Za chwilkę będą z nami na mecie 41 rajdu świdnickiego.